Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Wilanów. Witam Was tutaj, cześć i czemu wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek Wilanów. Po dosyć długiej przerwie widzimy się ponownie, a tu na przystanku Dworkowa aktualnie kończą trasę tramwaje, jadąc bezpośrednio od metra Wilanowska, czy z innej części dalszej Mokotowa. Bo tutaj na Płaskiej nie ma ruchu tramwajowego. Jak widzicie, w tym miejscu, zaraz za przystankiem Dworkowa, przejazd jest całej jezdni i całego ruchu tylko i wyłącznie na jezdnię zachodnią Puławskiej, aby się zmieścić na tym bardzo wąskim pasie, gdzie faktycznie samochody osobowe czasami mają problemy ze zmieszczeniem się jednocześnie na tych trzech pasach wszyscy. Ale to nie zmienia faktu, bo w tym miejscu budowany jest tramwaj do Wilanowa. Jak to duża część warszawiaków wie, mnóstwo inwestycji tego typu jest aktualnie realizowanych w Warszawie i one bardzo dużo dają utrudnień, ale później korzyści są naprawdę całkiem duże i wszyscy z tego się cieszą, a przynajmniej osoby, które wcześniej miały o wiele dłuższy dojazd i mniej wygodny niż teraz. Natomiast tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą część bezpośrednio właśnie na skrzyżowaniu ulicy Rakowieckiej, Goworka, Puławskiej, no i tutaj bezpośrednio też Ludwika Walińskiego, więc to wszystko się łączy w tym jednym miejscu, ale teraz czas na informacje bezpośrednio od Jakuba Sykuta. Halo, halo. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj przy budowie tramwaju do Wilanowa. Trasa będzie miała 31 przystanków, w tym dwie odnogi. Jedna do Czerniakowskiej, a druga do pętli autobusowej na Stegnach. 9 km trasy będzie obejmowało zielone torowisko, w tym zostanie zasadzonych 1000 drzew. Trasa do centrum zajmie nam mniej więcej 25 minut. Koszt całej inwestycji to 1 000 000 000 zł około, a około 500 milionów złotych to fundusze z Unii Europejskiej. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Sykut powiedział, tak mniej więcej wygląda ta budowa w bardzo dużym skrócie. O ile cały tramwaj do Wilanowa składa się z odcinka A, B, C, D, E i F, z czego ostatni to jest pętla tramwajowa na Muranowie i jednym z tych fragmentów też jest budowa zajezdni Annopol, to dziś opowiem Wam o tym, co najbardziej wygląda jak tramwaj do Wilanowa, czyli to, co faktycznie jest już budowane i jest w kierunku Wilanowa. Bo ile odcinki wzdłuż Pola Mokotowskiego pod Dworcem Zachodnim i Warszawą Zachodnią całą, czy tutaj wzdłuż i na ulicy Rakowieckiej też będą budowane w ramach tramwaju do Wilanowa, ale one nie są aktualnie jeszcze realizowane w trakcie budowy. Choć są niedługo i są zapowiedziane, że będą realizowane w najbliższym czasie, to dziś o nich nie będę mówić, bo powiem tylko, co się faktycznie buduje. A w tym miejscu lecimy nad starym przystankiem bezpośrednio Rakowiecka, który, jak widzicie, całkowicie został zniszczony, wyburzony, bo całkowicie też się zmienił nie do poznania. Wcześniej były tutaj dwa perony tramwajowe, jeden obok siebie, teraz to się zmieni. Przystanki tramwajowe będą bezpośrednio przed wjazdem na cały węzeł tramwajowy, który tu już powstanie, czyli Rakowiecka. Przystanki autobusowe też będą jakoś normalnie nazwane, bo wszystkie będą się tutaj nazywać Rakowiecka, a nie tak jak teraz niektóre są Rakowiecka, niektóre Plac Unii Lubelskiej, co według mnie bardzo dobre, chociaż według mnie cały czas Plac Unii Lubelskiej powinien być tylko wyłącznie tam, gdzie jest faktycznie Plac Unii Lubelskiej z przystankami, a nie na przykład na Warnińskiego, bo tam w ogóle tego nie ma. To nie zmienia faktu, że lecąc tutaj bezpośrednio teraz od Rakowieckiej, możecie zobaczyć, że tak, tu jest przystanek, on jest aktualnie budowany. No stoi to wszystko w wodzie, ale są aktualnie przygotowane miejsca bezpośrednio pod fundamenty do sieci trakcyjnej, do słupów od sieci trakcyjnej, które będą tutaj w przyszłości pojawione. W tym miejscu widzimy jakieś stare rzeczy drewniane z tego co widzę. Oczywiście wszystko jest tutaj teraz w trakcie przekładania wszystkich instalacji podziemnych, bo to jest pierwotny i początkowy etap każdego placu budowy. Wiem, początkowy, trochę już czasu minęło, ale to nie zmienia faktu, że to jeszcze będzie trochę trwać. Bo tutaj w tych miejscach możecie zobaczyć, że już faktycznie są fundamenty i miejsca, gdzie będą słupy od sieci trakcyjnej, jednakże tutaj mamy stare torowisko. Na tym starym torowisku widzicie dwa tory. Po przebudowie będą tutaj cztery, natomiast teraz są budowane trzy. Jedno miejsce będzie pozostawione na tramwaj na Rakowiecką,
bezpośrednio będzie to zrealizowane później i miejmy nadzieję, że może dosłownie chwilę później, bo cała inwestycja ma być zakończona w 2024 roku. Dowiedzieliśmy się na dniach ostatnio, że będzie budowana pętla tramwajowa do Stegien, o czym już mówiliśmy w poprzednim filmie, ale to też jest dobra nowina, że to będzie łączone razem z Rakowicką, aby był szybszy dojazd do metropolii mokotowskiej. Tutaj bezpośrednio nad Goworką możecie zobaczyć, że jest mnóstwo rur, które właśnie są do przykładania tej całej sieci, jak i również do budowania nowej właśnie do tramwajów, bo tutaj na Goworka będzie zupełnie zmieniona jezdnia, nie będzie mieli dwóch jezdni po dwa pasy, tylko będzie jedna jezdnia w jednym do góry, z tego co pamiętam, jeden pas, w dół dwa pasy, ścieżka rowerowa, no i pośrodku turowisko całkowicie zielone, bez przystanków, bezpośrednio nigdzie na Goworka, w sensie na Spacerowej. Na Spacerowej dopiero przy skrzyżowaniu na dole z Belwederską jest jakikolwiek przystanek, peron i tak dalej. I właśnie tutaj lecąc w dół, możecie zobaczyć, jak to wygląda z tą budową. Tutaj no, niedawno można powiedzieć właściwie, że była zdywana jezdnia, ale tak naprawdę już widać, że jest wykop głębiej. W tym miejscu, gdzie była jezdnia, już jej zupełnie nie widzimy. Są przygotowane rury do budowy i fundamenty pod nowe słupy odcinki trakcyjnej się pojawiają w różnych miejscach, a że tutaj ten tramwaj będzie faktycznie pokonywać wzniesienie, ale jak tramwaje warszawskie zapowiadają, to spokojnie, to jest naprawdę małe, małe wzniesienie do tramwajów, mogłyby jeszcze wyżej wjechać. To będzie dobrze. Pamiętajcie też, że w Warszawie nie mamy zbyt dużo wzniesień dla tramwajów. Teraz jest budowane nowe wzniesienie na Kasprzaka, ale mamy też bezpośrednio przy Moście Gdańskim, gdzie te tramwaje zjeżdżają lub wyjeżdżają z Mostu Gdańskiego, czy też na drugi most bezpośrednio pod Starym Miastem. Tam również jest zjazd. I to właściwie dwa główne miejsca, gdzie te tramwaje mają trochę wyższe wzniesienie w małym miejscu. No i ogólnie po prostu przy wszystkich mostach, tak? Bo na przykład Most Północny też ma dosyć ciekawe wzniesienie. Tutaj widzimy, że cały ruch jest oczywiście przerzucony tylko i wyłącznie na jedną jezdnię i to, że nagle się zbiła noc. Naprawdę całkiem ładnie mi to udało się przejście zrobić, ale to nie zmienia faktu, że nie wydobiłem się z ujęciami w ciągu dnia, więc tu macie parę ujęć w nocy. Tak to wygląda. Tutaj na Belwederskiej są co prawda dwie jezdnie, ale one kawałek dalej już się zwężają w jedną jezdnię i już niedługo tak to będzie wyglądać bezpośrednio do Wilanowa. Co nie zmienia faktu, że w tym miejscu budowany jest też tramwaj bezpośrednio na Gagarina, o którym powiem trochę więcej w przyszłym miesiącu i najprawdopodobniej też wtedy pokażę wam, jak wygląda budowa bezpośrednio na poziomie minus 1. Natomiast to nie zmienia faktu, że w tym miejscu buduje się tramwaj do Wilanowa. I teraz dokładnie w tym miejscu, gdzie lecimy, będzie budowany przystanek tramwajowy właśnie w kierunku ulicy Gagarina, ale w ramach tej inwestycji. Później te dwie trasy tramwajowe muszą się ze sobą połączyć i miejmy nadzieję, że tramwaj do Wilanowa tutaj w tym miejscu zakończy się wcześniej, aby nie stały tory na Gagarina zupełnie odcięte od sieci tramwajowej. Co nie zmienia faktu, że w tym miejscu, jak widzicie, przebudowa sieci w teorii nawet trwała w nocy, no, no wiecie, jeżeli jestem w nocy, to też dużo nie widzicie na tych ujęciach, dlatego się staram tego zupełnie nie robić, chociaż ze względu na warunki pogodowe i ogólnie to, jak długo jest dzień, no to niestety nie jest takie łatwe. Ale spokojnie, mamy już ujęcia za dnia, trochę wcześniej, jak ja robiłem jeszcze. Dużo kałuż, duże bajora, ale tutaj po prostu trwają prace, żeby usunąć jeszcze starą jezdnię. Też z tego, co słyszałem i widziałem, pojawiły się nowe szyny bezpośrednio, no to one są właśnie pod placem Unii stoją. Ale lecimy sobie dalej, nie możemy zwalniać, bo na Belwedeckiej trochę się dzieje. Tak jak powiedziałem, tutaj jest tylko i wyłącznie jedna jezdnia, zachodnia jezdnia. To się nie mają do tych zachodnich jezdni. Na Puławskiej zachodnia jezdnia, na Belwedeckiej zachodnia jezdnia. No widzicie. Tutaj jezdnia wschodnia została całkowicie rozkopana, ale ponieważ torowisko tramwajowe będzie tutaj po środku, to maksymalnie teraz może zostać wybudowany jeden tor. Później będzie trzeba dalej rozkopywać tą drugą jezdnię, więc to będzie dosyć wahadłowo robione. Tutaj też są buspasy dla autobusów, więc kierowcy samochodów osobowych muszą się uzbroić w cierpliwość, bo te korki, jak widzicie wieczorem, robią się tutaj naprawdę duże. Nawet w autobusie się stoi bardzo długo, żeby tędy przejechać teraz przez tą budowę. A tutaj buduje się przystanek tramwajowy Dolna. Przystanki, perony tramwajowe będą po przeciwległych stronach ulicy względem siebie. Natomiast lecimy dalej, bo tutaj na trochę przyspieszonym czasie możemy zobaczyć, jak wygląda budowa na dalszym odcinku bezpośrednio do kładki, o której ciekawostka. Wszystkie kładki dla pieszych zostaną wyburzone w ramach budowy tramwaju do Wilanowa. Zostaną one zastąpione przejściami dla pieszych na poziomie jezdni. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Sykut powiedział, w tym miejscu będzie przystanek Kostrzewskiego, do którego dojścia już będą tylko i wyłącznie z przejść naziemnych, czyli w poziomie jezdni.
Będą one co prawda na jednym i drugim końcu przystanku, co nie zmienia faktu, że wszystkie kładki na trasie zostaną wyburzone. Niektórzy się cieszą, niektórzy nie. Ja sam nie będę ukrywać, że składki wylepszą zasięg drona, więc jakby mi tam się podobają. Ale doskonale rozumiem też, czemu są likwidowane. Windy zazwyczaj nie działają, chociaż jak byłem na kładce tutaj właśnie, o której Sigurd mówił, winda działała. Ale przy jeżdżeniu tymi windami, raz, że jest nieprzyjemne, bo dobrze wiemy, jakie tam są zapachy i to jest bomba biologiczna często, czy też innego rodzaju rzeczy, jakie tam możemy spotkać, no i nie mówiąc o tym, że bardzo często nie działają, więc przejście naziemne mają zawsze zalety. Natomiast w tym miejscu będzie przystanek Idzikowskiego, z czym, że trzeba podkreślić, że on nie będzie jakkolwiek połączony z przystankiem tutaj teraz, który dalej się znajduje, czyli tutaj to do Stegny. On nie będzie jako współpracować, ponieważ będzie oddalony bezpośrednio od Alei Vincenta Witosa, żeby po prostu te dwa węzły przesiadkowe się nie połączyły. Natomiast czemu wam pokazuję to miejsce? Bo tutaj możecie to zobaczyć, że są przewiązki, czyli miejsca połączenia dwóch jezdni. Tutaj już niedługo, właściwie na dniach, no może przesadzimy z tym na dniach, ale naprawdę niedługo, rozpoczną się prace budowlane na dalszym odcinku budowy tramwaju do Wilanowa. W połowie lutego do Wilanowskiej bezpośrednio rozpoczną się prace i jezdnia jedna będzie tylko łącznie na tym odcinku, na całej Sobieskiego. Będą buspasy oczywiście i będzie jeden pas dla samochodów w każdym kierunku, przynajmniej tak tutaj zapowiadają. Jak wyjdzie, dowiemy się o tym dopiero w lutym, bo to wtedy też będziemy mieli tymczasową organizację ruchu na tym terenie, więc wtedy też pojawi się kolejny film, jak już się ta organizacja ruchu zmieni, jakimś mniejsza z tym was poinformuję o tym wcześniej, a film z kolejnego odcinka z tramwaj kierunek Wilanów powinien się pojawić już normalnie w kolejnym miesiącu, z tym, że nie wiem, czy mi się uda, bo luty jest trochę krótszy miesiąc, a mówię, wiecie, trudniej, dłużej się wszystko nagrywa i oby mi się udało. Ale mam nadzieję, że taki film z tramwaju do Wilanowa wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, koniecznie kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek, bo tak jak powiedziałem, kolejny film już niedługo, czyli w kolejnym miesiącu lub za dwa miesiące się pojawi. I to wszystko już powinno lepiej iść, bo trochę wiem, jak mają wyglądać dokładnie procedury od służby ochrony państwa. Ja nie dopełniłem pewnych formalności, teraz mam więcej papierów, więc powinno wszystko szybciej teraz iść, jeżeli chodzi o tą sprawę. I jeszcze jedna informacja dla was. Zapraszam was bardzo serdecznie na moją grupę na Facebooku Co u Tramwajów Warszawskich, gdzie wymieniamy się informacjami na temat różnych placów budowy tramwajów warszawskich na terenie całej Warszawy, inwestycji i nie tylko. Link do niej w karcie i w opisie. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!